25% dorosłych mieszkańców Polski, czyli co czwarty Polak bądź Polka, choruje na otyłość. A problem z nadwagą ma ponad 60% osób w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej tyjących narodów świata. Obecnie zajmujemy już 6. miejsce w Europie pod względem nadmiernej masy ciała. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat otyłość może skrócić średnią życia w Polsce o 4 lata. Otyłość skraca życie od 10 do 17 lat. To tyle, ile nałogowemu palaczowi. Głównymi przyczynami otyłości według lekarzy i dietetyków. Po pierwsze konsumpcjonizm, który pojawił się w Polsce po 1989 roku, gdy upadła komuna, gdzie w sklepach nagle pojawiła się masa jedzenia i ludzie rzucili się na to. Zamiast traktować jedzenie jako konieczność, traktujemy jako przyjemność. Oczywiście jedzenie może być przyjemnością, ale w takim znaczeniu, że jemy tyle, ile potrzebujemy, a Polacy jedzą o wiele więcej i potem to wszystko nam się tu odkłada, no i tyjemy. Kolejna rzecz to ignorowanie otyłości. Ludzie po prostu mówią, jestem otyły i tyle. Nie, ty chorujesz na otyłość. Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób na świecie. To choroba przewlekła, która ma ponad 200 powikłań, najwięcej ze wszystkich chorób. Jak mówią eksperci, do walki z otyłością potrzebne jest zaangażowanie rodziny i przyjaciół. Należy porozmawiać z bliskimi, a dokładnie wyjaśnić im potężne zagrożenie, jakie niesie za sobą ich choroba, czyli otyłość. Jeżeli oczywiście odmówią tej pomocy, no to nikogo nie można zmuszać ani obrażać dlatego, że nie chce podjąć leczenia. To jest jego sprawa i jego życie. Otyłość powoduje przede wszystkim cukrzycę, nadciśnienie, choroby skóry, mięśni, kości i prowadzi również do nowotworów i obtłuszczenia narządów. Organizm człowieka staje się po prostu niewydolny. Należy oczywiście cały czas pamiętać, że każdy ma prawo ubierać się jak chce. To jest jego życie i jego sprawa, a takie poniżanie, wyzywanie od grubasów i mówienie idź chudnij, no nie pomaga, tylko przeszkadza. Są osoby, które mówią wprost, mi otyłość nie przeszkadza, cieszę się ze swoim ciałem, kocham je i mają do tego pełne prawo. To, że ktoś otyły chodzi w bieliźnie, nie oznacza, że promuje otyłość. Promocja otyłości byłaby wtedy, kiedy ktoś by mówił, ej, bycie otyłym jest zdrowe, bądźcie otyli jak ja. Otyłość nie jest łatwa w leczeniu, a problemy z tarczycą czy różne przyjmowane leki tylko to utrudniają, ale wtedy warto pójść do lekarza, który powie nam, jaką technikę leczenia wybrać. Ludzi należy uświadamiać, ale takimi filmikami grzecznymi, a nie jakimiś głupimi, durnymi komentarzami wyzywającymi albo mówiącymi, idź schudnąć. Jeśli ktoś chce, no to spróbuje schudnąć, jeśli nie, również ma takie prawo. Pozwólmy ludziom żyć tak, jak chcą.